Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według świętego Marka. Wczesnym rankiem arcykapłani wraz ze starszymi i uczonymi w piśmie i cała wysoka rada powzięli uchwałę. Kazali Jezusa związanego odprowadzić i wydali go Piłatowi. Piłat zapytał go: czy ty jesteś królem żydowskim? Odpowiedział mu: tak, ja nim jestem. Arcykapłani zaś oskarżali go o wiele rzeczy. Piłat ponownie go zapytał: nic nie odpowiadasz? Zważ, o jakie rzeczy cię oskarżają. Lecz Jezus nic już nie odpowiedział. Także Piłat się dziwił. Na każde zaś święto miał zwyczaj uwalniać im jednego więźnia, którego żądali. A był tam jeden, zwany Barabaszem, uwięziony z buntownikami, którzy w rozruchu popełnili zabójstwo. Tłum przyszedł i zaczął domagać się tego, co zawsze im czynił. Piłat im odpowiedział: jeśli chcecie, uwolnię wam króla żydowskiego. Wiedział bowiem, że arcykapłani wydali go przez zawiść, lecz arcykapłani podburzyli tłum, żeby uwolnił im raczej Barabasza. Piłat ponownie ich zapytał: cóż więc mam uczynić z tym, którego nazywacie królem żydowskim? Odpowiedzieli mu krzykiem: ukrzyżuj go! Piłat odparł: co więc złego uczynił? Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: ukrzyżuj go! Wtedy Piłat, chcąc zadowolić tłum, uwolnił im Barabasza. Jezusa zaś kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. Żołnierze zaprowadzili go na wewnętrzny dziedziniec, zwany pretorium, i zwołali całą kohortę. Ubrali go w purpurę i uplótłszy wieniec ściernia, włożyli mu na głowę i zaczęli go pozdrawiać: witaj, królu żydowski! Przy tym bili go trzciną po głowie, pluli na niego i przyklękając oddawali mu hołd. A gdy go wyszydzili, zdjęli z niego purpurę i włożyli na niego własne jego szaty. Następnie wyprowadzili go, aby go ukrzyżować, i przymusili niejakiego Szymona z Cyreny, ojca Aleksandra i Rufusa, który wracał z pola i właśnie przechodził, żeby niósł krzyż jego. Przyprowadzili go na miejsce Golgota, to znaczy miejsce czaszki. Tam dawali mu wino zaprawione mirrą, lecz on nie przyjął. Ukrzyżowali go i rozdzielili między siebie jego szaty, rzucając o nie losy, co który miał zabrać. A była godzina trzecia, gdy go ukrzyżowali. Był też napis z podaniem jego winy tak ułożony: król żydowski. Razem z nim ukrzyżowali dwóch złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej jego stronie. Tak wypełniło się słowo Pisma: w poczet złoczyńców został zaliczony. Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali go, potrząsali głowami mówiąc: ej ty, który burzysz przybytek i w trzech dniach go odbudowujesz, zejdź z krzyża i ocal samego siebie. Podobnie arcykapłani wraz z uczonymi w piśmie drwili między sobą i mówili: innych wybawiał, siebie nie może wybawić. Mesjasz, król Izraela, niechże teraz zejdzie z krzyża, żebyśmy widzieli i uwierzyli. Lżyli go także ci, którzy byli z nim ukrzyżowani. A gdy nadeszła godzina szósta, mrok ogarnął całą ziemię, aż do godziny dziewiątej. O godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: Eloi, Eloi, lama sabachthani. To znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Niektórzy ze stojących obok, słysząc to, mówili: patrz, woła Eliasza. Ktoś podbiegł i napełniwszy gąbkę octem, włożył na trzcinę i dawał mu pić, mówiąc: poczekajcie, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, żeby go zdjąć z krzyża. Lecz Jezus zawołał donośnym głosem i oddał ducha. A zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół. Setnik zaś, który stał naprzeciw, widząc, że w ten sposób oddał ducha, rzekł:
Prawdziwie, ten człowiek był Synem Bożym. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Usiądźcie. Kochani, podzielę się z tym, co za mną chodzi bardzo od kilku dni. I to jest takie zaproszenie do Ciebie, dla Ciebie, żeby w bardzo określony sposób przeżyć Wielki Tydzień. Chciałbym zostawić Ci w tej homilii krótką instrukcję obsługi Wielkiego Tygodnia. Bo myślę, że to, jak patrzymy na coś z określonej perspektywy, daje takie, a nie inne owoce. To, jaką perspektywę Ty przyjmiesz w tym Wielkim Tygodniu, no to tak będziesz ten Wielki Tydzień przeżywać. I chcę zaprosić Cię do bardzo określonej perspektywy, do nałożenia takich korekcyjnych okularów na oczy swojej wiary, żeby jak najwięcej z tego Wielkiego Tygodnia wynieść. Ten Wielki Tydzień to nie jest historia o obrażonym Ojcu, obrażonym Bogu, który potrzebował śmierci Jezusa, żeby się odobrazić. Tak niektórzy myślą, że to o to chodziło. To jest herezja. To tak nie było. Bóg się nie obraża na człowieka. Jeszcze nie potrzebował jakiejkolwiek ofiary, żeby się odobrazić. Nie. My w tym Wielkim Tygodniu dzisiaj wchodzimy w centrum i sens naszej wiary. To jest nawet ważniejsze niż Boże Narodzenie. Gdyby Jezus nie zmartwychwstał, daremna byłaby nasza wiara. Gdyby Jezus nie pokonał śmierci, a to jest już, do tego zmierzamy wszyscy, żeby to po raz kolejny celebrować, to nasze bycie tutaj byłoby kompletnie bez sensu. To jest centrum naszej wiary. I Wielki Tydzień to jest jedna wielka opowieść o miłości. Opowieść, która dokonała się faktycznie raz, ale może się w Tobie dokonać na nowo, po raz kolejny, a może w ogóle pierwszy raz w życiu. Spróbuj przeżyć ten Wielki Tydzień w perspektywie miłości właśnie. Każdy dzień Wielkiego Tygodnia to jest konkretna wskazówka na temat Bożej miłości, na temat miłości Boga, który wystawił się na ryzyko ludzkiego odrzucenia, ludzkiego poranienia, który chciał Ci o swojej miłości coś powiedzieć. Jezus powiedział o Bogu więcej niż tak naprawdę ktokolwiek, kiedykolwiek będzie w stanie powiedzieć. Wielki Tydzień to jest opowieść o Bogu, który chciał się po pierwsze, i to będzie Wielki Poniedziałek, czyli jutro, chciał się z człowiekiem zaprzyjaźnić. Miłość Boga polega na przyjaźni. Jutro będziemy czytać w liturgii Ewangelię o tym, jak Jezus parę dni przed swoją śmiercią spędza parę chwil u swoich bliskich przyjaciół, u Marty, Marii i Łazarza. Nie wiemy, co tam robił. Może po prostu sobie siedzieli przy stole, może Jezus miał tak po ludzku doła, może wszystko go przygniatało, bo był też człowiekiem, przeżywał wszystko jak człowiek. I potrzebował parę dni przed swoją śmiercią, bo wszystko już na to wskazywało, że tak to się skończy. Potrzebował pobyć ze swoimi przyjaciółmi. Miłość Boga polega na przyjaźni. On chce się przyjaźnić z człowiekiem. On nie chce, żeby człowiek był jego sługą. Bóg chce z człowiekiem rozmawiać. Czasem może milczeć, ale po prostu chce być w przyjaźni. Jezus miał przyjaciół i trudne po ludzku chwile przeżywał ze swoimi przyjaciółmi. To będzie jutro. Miłość Boga to też miłość, która nie bała się doświadczyć zdrady. Wielki Wtorek, Wielka Środa to będzie moment ciekawy, że aż dwa dni na to są, kiedy liturgia wspomina o zdradzie przyjaciela Jezusa, zdradzie Judasza. Jezus zaryzykował i doświadczył poranienia. Został zdradzony przez swojego przyjaciela. Tak go wita w ogrodzie Getsemanii. Przyjacielu, po coś przyszedł. Nie głupku, nie ty zdrajco, tylko po coś przyszedł, przyjacielu. Bóg doświadczył zdrady swoich przyjaciół. Zdrady tych najbliższych. Ryzyko zdrady jest wpisane w miłość. Bóg ryzykuje czasem, kiedy czasem, może nawet codziennie, ryzykuje to, że ja go zdradzę, ba, wiele razy już to robiłem i podejrzewam, że ja osobiście jeszcze wiele razy go zdradzę.
Wiele razy rozwalę naszą relację, ale zdrada jest wpisana w ryzyko miłości. Bóg się tego nie boi. Nie boi się twojej zdrady. Bóg kocha miłością, która chce wyrażać się przez bliskość. Jezus chciał pozostać blisko swoich uczniów. To będzie Wielki Czwartek. Wielki Czwartek, który nie jest dniem po to, żeby czytać rzewne wierszyki księżom, bo są tacy cudowni. To jest dzień na to, żeby pomyśleć o tym, że Bóg ma manię bliskości, ale taką pozytywną manię. Bóg chce być blisko, chciał zostać blisko we wspólnocie swoich uczniów. Dlatego wymyślił Eucharystię, chciał zostać pod postaciami chleba. Chciał być obecny wtedy, kiedy ten chleb na jego pamiątkę się łamie. Chciał mówić o swojej bliskości w Słowie. Chciał mówić o swojej bliskości w spotkanym człowieku, nie tylko w tym, który nosi koloratkę, ale w każdym. Wielki Czwartek mówi, że Bóg wyraża swoją miłość przez bliskość. Ja tej bliskości mogę doświadczać. No i Wielki Piątek to nie jest dzień rozlewu krwi. Nie adorujemy wtedy cierpienia Jezusa. Wielki Piątek to dzień, który mówi o miłości, która nie chce nikogo ranić, ale sama daje się zranić. To jest zasadnicza różnica. Czy Jezus mógł zejść z krzyża? Pewnie mógł. Co to dla Niego? Był przecież Bogiem jednocześnie. Ale z jakiegoś powodu na tym krzyżu został. Po co? Żeby pokazać, że Jego miłość jest tak nieskończona, że ona nigdy nie będzie chciała zranić człowieka. Choćby nie wiem, co człowiek zrobił. Bóg zawsze jest po stronie człowieka. Kiedy w piątek będziesz patrzeć na krzyż, to nie będziemy adorować cierpienia. Adorujemy miłość, która wyraża się w krzyżu. Że nawet wtedy, w tym najbardziej poniżającym momencie, ramiona Jezusa zostały otwarte. Chciał pokazać, kocham Cię pomimo wszystko. Więc Wielki Piątek to tak naprawdę dzień miłości. Miłość Boga to też miłość, która nie boi się ciszy, straty, doświadczenia porażki. To jest Wielka Sobota. No my niestety, no pozwolę sobie to powiedzieć, my niestety Wielką Sobotę przeżywamy tak, no robimy trochę cyrk, święcenia jajek. A to jest dzień, który jest dniem ciszy, że Bóg poległ w grobie i pozwolił sobie na ciszę. Że w miłości są możliwe momenty, kiedy jest doświadczenie straty, kiedy nie wszystko się rozumie, nie wszystko się wie. Że Bóg kochając mnie rozumie moje pytania, rozumie moją ciszę, rozumie straty, które w życiu ponoszę. Towarzyszy mi w nich. Położył się w grobie, żeby pokazać, że nawet mój grób, ten taki też egzystencjalny, nie jest dla Niego straszny. I to jest Wielka Sobota. No i w końcu noc z soboty na niedzielę. To szczyt Wielkiego Tygodnia, w którym Boża miłość mówi o tym, że mogę pozwolić sobie na nadzieję. Jego miłość, ona pomaga w życiu zawalczyć jeszcze raz o siebie samego, o swoje życie, o swoje relacje, o to, co jest wartościowe. Jezus nie zakończył swojej historii na grobie. Gdyby Jezus nie zmartwychwstał, no to mógłby być trochę taki przekaz ze strony Boga. No w sumie się na was obraziłem, przyszedłem was ukochać, wyście mnie zabili, to se teraz radźcie. Nie, On zmartwychwstaje, chcąc pokazać, i tak kocham. Chcę, żebyś żył. Nawet jeśli jeszcze wiele razy powiesz mi nie, to ja i tak Cię będę kochał. Nawet jeśli wiele razy jeszcze wpadniesz w grób, i tak Cię będę kochał. Spróbuj przeżyć ten Wielki Tydzień z myślą, że to wszystko stało się z jednego powodu, z Twojego powodu. Ale nie po to, by Cię wpędzić w poczucie winy, żeby żyć w takim lęku. O Jezu, jak Jezus cierpiał przeze mnie, jak ja jestem straszny. Gdyby nie ja, to On by nigdy nie cierpiał. Odmień perspektywę. Bóg przyszedł powiedzieć o swojej miłości i przed niczym się nie cofnął, żeby o tej miłości powiedzieć jeszcze bardziej. Dzieło Jezusa to jest jeden wielki manifest miłości Boga i ten tydzień, ten Wielki Tydzień jest dla Ciebie i dla Niego, jest dla Was. Na to, żeby każdego dnia spróbować się zatrzymać
i spróbować może uwierzyć w miłość Boga. Może po raz pierwszy też odrzucając jakieś poronione pomysły na jego temat. Ostatnio z kimś tam gadałem, już nie pamiętam z kim, i jakaś osoba się dzieliła, że jak przychodzi Wielki Tydzień, a szczególnie te 3 dni, na końcu tego tygodnia to wpada w taki lęk. Się boi. Boi się wtedy Boga. Kompletnie nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby popatrzeć z taką nadzieją. Wielki Tydzień to tydzień wielkiej miłości. Konkretnie dla Ciebie. W tym miejscu życia, w jakim się teraz znajdujesz, w tym wszystkim Bóg chce po raz kolejny Ci przypomnieć: kocham Cię. I konkretnie tę miłość wyrażam do Ciebie. Tylko czy Ty tę miłość chciałbyś przyjąć? Czy chciałbyś, żeby ta miłość w Twoim życiu coś konkretnego uczyniła? Czy przyjmiesz mnie do Twojego życia? No ale to już jest sprawa między Tobą a Nim. Taka mała instrukcja. I chyba tyle. Amen.